Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Joan Dark. Lecimy sobie z misją przejęcia tutaj jednego z największych dotychczasowych obozów, jakie było nam dane przejmować, podbijać. I aktualnie problem jest taki, że mamy bardzo mało zdrowia i staramy się przede wszystkim znaleźć jakieś jedzenie. Tutaj coś było? O, cześć chłopaki. Cześć chłopaki. Przydacie mi się. Idziemy sobie oczywiście na dół jeszcze bardziej. A, nie, tu. Teraz nie. O Boże, jaki to poplątan. Pań. Tutaj, tam. Jezus Maria. I wychodzimy sobie elegancko. Czy tutaj będziemy coś mieli? O! Chciałem złoto. Złoto jest zawsze na propsie. Zbieramy sobie złoto. W tym namiocie nic nie było. Wygląda, jakby coś miało być. O! O wilku mowa. Co? Gdzie to? A, bo to jest wielkie takie. A, no dobra. Tak. Aby miniony. Łuku. Cios plus 95 dla Lahire. Okej. Okay. No to jak dla Lahire, no to leć. O, ja nie mam jak, kurde, bo on jest za daleko aktualnie. A to zaraz mu damy najwyżej. Nawet możemy sobie chyba przejść tutaj, już mu możemy dać. To jest Lahire. I to jest książę. Książę niech sobie wymieni tutaj. Jabłko. O, ale tu masz ryb, oddawaj te ryby. Jedzenie chcemy. O jedzeniu mowa i jedzenie mi właśnie było potrzebne. Więc jedzenie sobie zabierzemy. Zabierzemy sobie też to. Łuk mi się też przyda. Oddawaj ten chleb. I oddawaj tę rybę. I oczywiście strzały też się przydadzą. Pum. Tę stronę. Widzę, że mamy też strzały wybuchowe. No i wydaje mi się, że jest git. Tutaj jeszcze sobie poza tym przejmujemy ile złota tylko możemy. To nie jest też takie łatwe. I zaraz wchodzimy na mury, by dokonać kompletnego wyczyszczenia tutaj. Okej, pyk, am, jedzonko jak najbardziej na propsie. I tutaj jeszcze mamy jakieś pomniejsze takie namioty i oczywiście złoto. Ile mam złota? 15 tysięcy. No z 15 tysięcy złota już możemy coś tam delikatnie, prawda, zacząć działać. Tutaj pusty namiot. Jeszcze mamy dwie skrzynki, więc sobie odpykniemy. Fajnie. Możemy iść. W zasadzie gdzie możemy iść? Może wybijemy sobie tutaj tych ludzi przed murami. Tutaj są jacyś. Witam serdecznie. Witam Państwa serdecznie. No, obrywam mocno. Trochę za mocno. A, weźmy sobie to. Będziemy łatwiej ich tutaj wymęczyć. Trochę jedzenia. Zawsze wszystko chętnie przyjmę. Tutaj dziados wybić. Ej, ty ziomuś, możesz tak nie merdać. Pewnie. I wybite mamy wszystko ładnie. Teraz możemy już wracać i zająć się murami zamku. Tylko właśnie jeszcze może sobie dodamy tutaj te dwa punkciki w
Atak energetyczny. To się zawsze przyda. Wbijamy z powrotem do zamku. Tutaj już nie będziemy schodzić na pewno, bo nie mamy takiej potrzeby. Tutaj jest wejście do góry. Wejście. I tu jest jeszcze jedno wejście. Okej. Gdzie my idziemy? Okej. Ładnie. Wybite wszystko. I tak. Musimy troszeczkę jednak zejść, żeby wybić tutaj wszystkich na murach. Gdzie to to było? To było tu. Tak? Nie. Tak? Nie, tutaj by uwolniłem tych. A tutaj ja bym chciał iść. Chwila, moment. Gdzie ja jestem teraz? Czemu ja tak nisko schodzę? Nie wiem. Chciałem sobie wejść tutaj w prawo i w lewo. A jedyne, gdzie mogę wyjść, to na samą górę. Czy ja tu gdzieś źle idę? A, tutaj było to wyjście, widzicie? O to wyjście mi właśnie chodziło. O, więc fajnie. Udało się. Złoto, złoto, złoto. Złoto zawsze spoko. I tutaj mamy przeciwników. I to jest ich sport. Dobra. Czas ubijać ich. Strzały można delikatnie przyoszczędzić. Nie na razie. Tutaj są to pojedyncze strzały na to. Trzy. Trzy. O, szkoda, że trzy. Nie fajnie. A nic się z tym nie zrobi. Critical attack. Znowu to samo. Lecimy po strzelających, oczywiście. Strzelający są najgorsi. No właśnie. Rozstroju nerwowego dostanę po prostu przez tych strzelających cichosów, no. Dobra, wyczyszczone wszystko. Teraz możemy sobie lecieć już dalej. A dalej tu mam oczywiście na myśli tutaj pojedzieć w tą stronę i w tą stronę. Witam. Możecie, możecie, możecie. Możecie tu paść na litość boską. Nie da się tego po prostu zniszczyć, czy jak to jest. Ja już wszystko ubiłem, nie? A tylko ten jeden został. Zresztą też ubity. Lecimy sobie w takim razie dalej. Trzy. 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 Wszystkich elegancko tu wybijemy. Okej. Trzeba trochę oszczędzać strzał, bo nie jest tak łatwo, nie? O, może wy nie dobrzelcy. Aj, kurde, nie tam przyszedłem, gdzie chciałem. Critical, critical kill. O, ideole. Bardzo dobrze. Critical attack. Idealnie można było ich strzelić. Tutaj też wybici zostali na dole.
Więc to wszyscy tu już będą, dokładnie. O, powoli to idzie, muszę przyznać. Bardzo powoli. O, tutaj zejdziemy. No, te C jest dobre, ten atak energetyczny. Głównie na łuczników jest dobre. Bo nie mogą blokować tego za bardzo. Już ty dzikusie, ty. Żegnam. Co za dziady? Co za niedobrzelcy? Padaj tam. Następny. Tutaj widzę, że jeszcze jeden został. Lecimy złoto. Aj kurde. Nie strzela. Wybuchowymi wariat. Co za dzikus, no? Niedobry człowiek. Fajno. Sucio. I już możemy sobie lecieć dalej. Mam wyczyszczone elegancko. Wszystko zostało. Tutaj chyba także. Wróćmy sobie na górę. Zobaczymy tutaj. Tu chyba też jest wszystko ładnie wyczyszczone. Tutaj jest nasz pigmej. Padł? O, moi przyjaciele przylecieli akurat. Znowu padł. No, on trochę sobie tutaj popada oczywiście. No, już lepiej ci, lepiej. Jak leżysz, to nie możesz sobie paść, co? A, udało się ubić dziada. Fajnie. Jednego mniej w każdym razie. Czy dostałem za to jakiś poziom? Tak, chciałbyś rozwalić bohatera jednego z mocniejszych przeciwnika. Jak nie najmocniejszego. I co dostajesz, człowieku? Nic nie dostajesz. Nawet jednego najmniejszego poziomu, człowieku, nie dostaniesz. O, tu jest jeszcze jakiś bohater, widzę. Ale nim się nie będziemy teraz zajmować. Zajmiemy się nim później, chyba że wyjdzie. Wyszedł? Nie wyszedł. No dobra, no to będziemy się tu zajmować przeciwnikami. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Pozdrawiam. Miło było poznać. Ja i tego sobie tu dobijemy. Ej, co mnie tam strzela? Co mnie tam strzela, kurczę? A jak to sobie użyję, to wtedy we mnie nie strzela. Pomijają mnie strzały. Dobra. I tutaj padają. Elegancko. Czy tu jeden został? Zobaczmy sobie od razu to złoto. Złoto mi się także przyda. Nie wiem, czy tutaj jeszcze kogoś zabić musimy na dole, czy to już jest wyczyszczone także. Wydaje mi się, że jest wyczyszczone także. Czyli tu byliśmy, tu byliśmy, tu byliśmy, tu byliśmy. Możemy sobie elegancko przejść teraz na prawą stronę. Mamy jeszcze jedzenia sporo. Więc nie musimy się nic obawiać takiego. Tutaj nie musimy iść, jak widać na mapie. To jest nasz? Nasz. Jedziemy sobie tam. W takim razie. Oj, czyszczenie tutaj to nie jest lekki kawałek chleba, że tak powiem. A propos chleba, który zbieramy. Tutaj jeszcze są do wybicia. Nasi przeciwnicy. Dajcie mi może łuk. Okej. Padasz. Ty też padasz. To tyle. Jeszcze tam wyżej ktoś jest. Z
są moje czy nie moje? Nie. Nie są moi. Komu ty napadłeś? Dokładnie. Ale chleb sobie weźmiemy oczywiście. Pójdziemy jeszcze tą tylną linią, że tak powiem. Że tak to nazwę. I tutaj typowym południem, chociaż ono powinno być wyczyszczone teoretycznie. A nie, nie jest. Kurde. Nie jest wyczyszczone? No cóż. No to teraz będzie. I jak widać, zostało ładnie. Następni są już. Pum pum. No, come on. Aj. Miałem zamiar otworzyć tylko tutaj ten kufer, a ich nie przy... A, dobra, jak już wziąłem, to ich wziąłem. Jakoś to się przeżyje. W ogóle chyba tutaj też więcej musisz ich wziąć, bo... No, muszę ich więcej wziąć. 19 tysięcy mam. Zapraszam, panowie, zapraszam. No, dobra, tutaj to chyba wszystko będzie, co mnie interesuje. No, resztę już możemy wybijać. Mamy niby kasy. Ale tylko kasa. Resztę możemy ubijać sobie elegancko. Bo ich nie potrzebujemy. Aż tej dzikusie, to nie dobrze. Nie dobrze, nie dobrze lecą. Set, nawet ten najmocniejszy atak go nie obalił. Ale wariat, ale wariat. Dobra. Nie wiem, gdzie są moi wszyscy. Oni tam zostali na zakręcie? Nie kumam tego. Gdzie są moi? Co wy tu robicie? Zgłupieliście? A co tamci tam robią? To mnie bardziej interesuje. Aha, bo może ja za szybko i za daleko odbiegłem i dlatego za mną nie biegną? Nie wiem, może to tak właśnie działa. Będę biegł na tylnym. Na wstecznym będę biegł, więc nie będą mogli... Więc nie będę mógł uciec od nich tak szybko. No, come on. Na wstecznym jedziemy. Oni są mega potrzebni teraz, bo będę miał bardzo ciężką walkę z tym łysym, który mi tam został. Tym wariatem niedobrym. Dlatego każde wojsko mi się przyda. Każde wojsko na wagę złota jest tutaj. No, on tam stoi na górze. Już widać na mapie w zasadzie też, że tam gdzieś jest. O, jest. No chodź tu, chodź, 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 chodź. Ja mam tutaj tylko swoją armię, nie? Niczym się nie przejmuj. To jest tylko moja armia. I czekamy, aż go wykończą, nie? Nie sądzę, żeby tutaj coś można było zrobić więcej. Padasz. I ubijamy go, no. Możecie go ubijać? Nie wiem. Na co wy czekacie? Wy go bijecie? Nie kumam czapczy, nie? Nie kumam tej czapczy. Oni go biją, oni go nie biją. Padam. Ja muszę im pokazywać, jak się go bije, czy coś. No, padaj. Niech go tam leją, ja sobie tutaj jabłuszko wezmę. O, i złota mogę sobie tutaj wziąć. Oczywiście, że tak. Jak tam? Bijecie go? A możecie go tak bić, żeby on mnie nie bił? A, dobra, co my tu mamy? W walce wręcz o 20. No dobra, no to czekamy w takim razie, bo tutaj nie ma co czego wymieniać za bardzo. Ile on razy może się... O ja... Dawaj, wstawaj. No, użyj sobie tego ataku swojego i teraz siadaj. Nie wiem, czy te bułki... No, w sumie te bułki to mogę im dać. Albo w sumie...
Nie, no dobra, dajmy im te bułki, ale tylko bułki, nie? Nic innego poza bułkami nie dajemy. Bo później i tak będę miał tam możliwość kupienia sobie następnych jednostek, więc... Mam 10 tysięcy, więc luzik. No, padasz już, ziomuś? Padasz już? Jeszcze nie padasz, no dobra. Jak jeszcze nie padasz, to okej. Ja tutaj sobie tak zrobię. Bum, bum, bum. Widzę, że już wszystkim zjedli. No dobra, jak zjedli, no to zjedli, jakoś to przeżyją. O, jeszcze go ubiłem. Padasz, ziomuś. Padasz, padasz. Nie, kurde. No. Dobrze. Chodź tu jeszcze raz, cię tak walniemy. Dobrze. Mam nadzieję, że już mu się nie odrodzi życie, bo to będzie przegięcie pałki. Czemu ja w ogóle, jak to robię, to mi życie odejmuje? Aha! Uciekaj, uciekaj, pajacu! Ogólnie to wszystkich tutaj już chyba wybiliśmy. I jak dobrze pamiętam, to ten pajac, właśnie, który uciekł, to poproszę... czego byśmy mogli tutaj dodać więcej? Może życia? W sumie czemu nie? Pewnie. Życie jest. I to 200 punktów mi odnawia, no to teraz już można żyć, nie? I tutaj byśmy dodali może atak energetyczny. I teraz lecimy na poszukiwania tego jełopa. A ten jełop, z tego co kojarzę, to będzie na południu. I jak go znajdziemy, no to oczywiście będziemy musieli sobie przejąć jego żołnierzy. W miarę możliwości jak najwięcej, jak najszybciej. Idziesz za mną? Nie wiem, w którą stronę pobiegłem, no faktycznie. Nie ma co. Boże, to są tacy... O! No chodź tu, nie zawieszaj się tam. I tutaj powinniśmy mieć do czynienia z armią przeciwnika. Kolejną. O, już jest, jest już na mapie widać. Są już. Są już. Czy ja mogę tych wszystkich... Aha, ja nie mogę ich poprzejmować. No to faktycznie trochę słabo. To by wyszło, no to ich ubijemy, jak nie możemy ich przejmować. Wiecie, jak to się robi, nie? Albo przejęcie, albo ubicie. Życie jest tak, jak jest, niestety, moi drodzy. I teraz ciebie też ubijemy. Nieładnie z tej strony. Bardzo nieładnie, zapraszam tutaj, panie łysy. Tutaj mam moich kolegów. Jak to wygląda? No, jabłek mamy sporo. Może sobie to uporządkujmy, żeby mieć takie mniej więcej spojrzenie, ile, na ile nas stać. Jabłko. Tu. Kryształy. Tu możemy wrzucić. No, nie jest jakoś bardzo źle. Byłaby szansa wygrać tutaj. Chociaż nie sądzę. Leżeć. Leżeć, ach, kamiety. Wezmę sobie kamyka tutaj, jeśli pozwolisz. Gdzie ty idziesz? Ja jestem tu. O Jezu, znowu się odrodził. Co za dzikus. Co za dziki dzikus. No, ale padł. No trochę mi tutaj, no 40 życia mi zabiera. Użycie.
tego ataku. Nie wiem dlaczego w zasadzie. Ja tu mam swoich, więc sobie ich wezmę naturalnie. Czy tutaj też mam? Nie. Tu ja mam tylko jednego. I to nie jest mój, tylko to jest jakiś taki... Nie wiadomo co w sumie. Dobra, leżysz. Proszę mi go ubić. Nie mam już łuku, nie? Nie mam troszkę. No dobra, jakoś to się przeżyję. Leżysz znowu. Ech, tam jej piję delikatnie. Dobra, teraz ja mogę wkroczyć, albo niekoniecznie. Teraz mogę wkroczyć. Czemu nie leż... No, płać się, ziomuś. To co ty wyobrażasz, że będziesz tak bił wszystkich? Znowu tego durnego ataku używa. Nie ogarniam. Jak tam? Jedzenie? Jedzenie jest ok. Tu znowu leży. Znowu leży. Teraz go tutaj zaciągniemy do jeszcze jednego włócznika, który mi został, bo oczywiście trzeba go wykorzystać, skoro tutaj jest. Witam. Niech na tobie atak wykona, a ja później go będę dobijał. Dokładnie. No, jeszcze jeden, bo czemu nie? Jakby było mało. Ile razy można się odrodzić? Perinet Gressard ci powie. Całe życie można się odradzać. Jezus przy nim wymięka, nie? No, życie mi odbiera ten atak. Wiecie co, ja nie będę jednak go używał. Nie ma co go używać. Lepiej używać takich zwykłych. Ja ci kręcę, ty znowu się odradza, nie? Bez kitu. Całe życie się odrawa. A teraz to nie zwiać. Gin? Nie tam. No, jeszcze trzy razy mogę się zrekonstruować. Ej, czemu go nie wywaliło? Ej, nie, tak to nie może być. Critical attack. O co tu, come on. Critical attack. Znowu się odrodził, nie? Ja nie wiem, czy tak mogę. Mam jeszcze dwa poczeki. Jeszcze jeden poczekam. Nie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że teraz, jakby już będę tak atakował ciągle, to już się nie odrodzi. Ile mam jabłek? Kurde, jak to jest takie. Padł. Znowu padł. Dobra. Jeszcze raz go mogę zaatakować tym atakiem energetycznym. I teraz już normalnie muszę go zaatakować. O, dostałem. Odsunąć się. I ubity! W końcu udało się cudem. Już nie miałem nic. Ani nic do jedzenia, ani jabłek, ani mięsa, nic. Ty wieprzu moje złoto. No nie? Ubity wziąłeś i się zostałeś. Ja sobie to podniosę. Księciowi mogę to dać. Poziom trzeci. Księciu ja to chętnie przyjmie. Wyczyszczony już. Ale tu już mam wszystko wyczyszczone. Jaki zamek?
Zdobyłem, tak, oczywiście. To już powinien być koniec, zwycięstwo. Chyba. Bo na tej mapie już mi nic nie zostało. Mam wrażenie. Oczywiście, że zwycięstwo. Właśnie na co czekaliśmy. Dzięki zajęciu tych dwóch zamków zlikwidowałeś niebezpieczeństwo wiszące nad północną Francją ze strony oddziałów najemnych. Czyli to jest przedostatnia misja. Jest to zwycięstwo. Super. Odprawę sobie zobaczymy. Podsumowanie. 1015 wrogów ubiłem. Więc fajnie. A plus, bardzo fajna ocena. No tutaj F, no bo oni w sumie nic nie robili, nie? Wrogów ubitych 0, 0, 0. No, ja to tylko Joanną gram. Tak sobie przyjąłem już. Całkowity czas łączny 11 godzin. Już lecimy sobie z tym. Lecimy w następną misję, czyli drogę do koronacji. To już powinno być chyba, mam nadzieję, trochę lżej. Bo naprawdę ten zamek ostatni, ilość tych przeciwników nie była mała. Sporo też tych bosowatych przeciwników, czyli tych głównych bohaterów przeciwnika wyrżnęliśmy. Wydaje mi się, że nie wiem, czy ktoś tutaj uciekł, już bym musiał sobie przypomnieć. Ale sporo poległo na pewno. Okej, okay, La Hayers, widzę. Fajnie, że się wypowiada, nawet jednego nie zabił tam, więc spoko. Metz to samo. Żadnego nie ubił. Książę też nikogo nie ubił, więc... Właśnie to nikt tutaj nikogo nie ubił. Fajno. Zobaczmy sobie pole bitwy standardowo na samym początku. Tak, tutaj widzę, po tej stronie mamy przeciwników, tu jesteśmy my bardziej. Ale tutaj jest jakiś zamek, czyli musimy tutaj do tego miejsca jakoś dotrzeć. Tutaj znowu jest jakieś wielkie takie, jak kretowisko trochę to wygląda. Będzie spora ta osada do przejęcia. My znajdujemy się tutaj, widzę. I tutaj właściwie przechodząc, odtąd dotąd. Tutaj może trochę przeciwników być, bo to jest ten zamek, który przed chwilą przejęliśmy. Mam takie wrażenie. Tutaj będzie nasze miasto. Mamy kowala tutaj, ale nie możemy tu chleba kupić. Chleb będziemy mogli kupić dopiero tutaj. Tutaj jest nasza miejscowość. Tutaj będziemy mieli do zdobycia jeden zamek. Tutaj taki kopczyk. Powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, ale taki kopczyk. Tu kilka obozów, tu jeszcze jeden zamek, jeszcze dwa obozy i dojdziemy tutaj do samiutkiego końca. Także to nas czeka w następnej misji. Reputacja Karola 50. Nie wiem co to znaczy, ale sobie zobaczymy na pewno w następnej misji. Tymczasem dziękuję wam bardzo za to, że dotrwaliście do końca. Jeśli wam się seria podoba i oczywiście odcinek, zachęcam do subskrybowania i lajkowania tego kanału. A my widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!